Ze szkiermin koło Salekano? No paliwa by wystarczyło, żeby po niego podjechać. No to byśmy się musieli zdecydować, bo nie ma sensu jechać dalej. Dobra, jedźmy po niego. Jedziemy po niego, no poprowadź tylko odpowiednio. Zawracaj. Co? Zawracaj. Zawracać? Tak, tak. Dobra, i prujemy teraz na lotnisko, wzdłuż lotniska. Pozwiedzamy. Dobrze, dobrze. Fajnie, bo się coś dzieje. Tam będziemy gdzieś za 15 minut. Czekaj, czekaj, teraz czyli będzie rozjazd przy stacji w prawo, my zjeżdżamy. Przy stacji w prawo, dobra. A gdzie ten kamera stacja? Przy Helce. A już nie pamiętam, chyba to była ten Chinook taki. Bo to było z Negevem i z MK48. Teraz do Pyrgos, czyli będzie cały czas kresa. Będziemy się trzymać asfaltu. Mhm. Bo jakieś szybre. Dobra. Wczoraj chciałem po prostu strzelić, żeby było. Mało,
Słuchaj mnie, Rybciarni. Jak wejdziesz na 17, to naparzaj asfaltówką w stronę Teres. Do Teres masz kilometr. No to znajdziesz sobie Teres, nie będziemy tam jechać, już do Celokanu przebiegniesz się kawałek. To już zacznij stamtąd schodzić powoli. No to nie jest kurwa Celokano, chłopie. Jesteś gdzieś przy Panagi? Na samym dole jest. Asfalt prowadzi do samego dołu? Nie, to znaczy taki, nie ta główna pomarańczowa, tylko taki mniejszy asfalt. To Celokano prowadzi asfalt, ale już taka podrzędna droga asfaltu. Zróbcie to tak, żeby tylko podjeżdżamy, zabieramy go i wracamy od razu. Żeby nie się nie czekać, bo nas dojebią. W każdym razie naparzaj do najbliższego miasta, masz się zorientować, gdzie jest. Paliwa na kawale wystarczy, na powrót później powinno też. Najwyżej zlutujemy gdzieś jakiś kanister i zatankujemy. Ja wszystko wrzuciłem ci te bełty do twojej skrzyni. No też ci tam parę dorzuciłem. Nie, bo byliśmy w chacie, także nie brałem tego ze sobą. Na pusto prawie jadę. No właśnie, co to jest ten traktor? Chyba pod słońce, nic nie widzę. Ty, mamy kompas z radarem, po prawej stronie. Kurwa, 30 sekund. My już jesteśmy na miejscu. Bo nie wiadomo, czy myśli o tej z radarem. No z radarem. Stara zerwiała. Z radarem? To może być to. To będziemy jeździć w kółko, nie będziemy się... Wjedziemy tam, chyba jak do góry. Dobra, Lepa, ty wysiądziesz. Ja będę stał z włączonym silnikiem. Dobra. Poczekaj jeszcze. Przygotuję go do wyjazdu. Dobra. Tak przy budynku zapadnie. Wysiadaj. Kermit, jesteś już? Jestem już. Już jestem. Czekaj, już zaglądam. Na east od bazy jest domek taki dwupiętrowy, taki okay. Stary. Powinieneś widzieć pojazd na drodze, biały. Tego. Jeepa. Pick-upa, no. Okej, okay, może za wzgórzem jest, za zboczem. Biegnę. Linia jest. Biegnie nad wami? Nie, tylko nad nami nie. Bez. Jest linia, ale tak, przed nami zaraz. 20 metrów. No ale to niskiego napięcia. No nieważne, no, widzi. Ale jest. Za plecami. Gdybym oberwał, to nie podchodźcie do mnie, tylko czekajcie, aż skurwiel przyjdzie mnie zlutować. Siedź tam, Lepa, w tym krzaku, to go jebniesz. A ja się zrespię na central, to może gdzieś tutaj mnie rzuci blisko, gdyby coś poszło nie tak.
Jest ten domek Kermit bez drzwi, dwupiętrowy i słup bez, słup telegraficzny bez linii. Widzę, jestem 100 metrów, nie widzisz? Dobra. A, no to nie widzę cię, no bo jestem w krzaku. Coś biegnie, coś się rusza. No to Kermit. No. Tak, to on, dobra, widzę go. Zbiega z góry. Już właściwie zbieg. Kto dodawał? Ja ciebie dodałem, Lepa? To dodasz jego. Tak, tak. Dodasz Kermita. Jesteś goły, Kermit? Nie, mam kuszę i... Aha, dobra. 900 jednostkę. Jedziemy do portu po broń, jak coś, nie? Okej. Okay. Ja chyba zostanę z tą 1900 jednostką, bo kurde, tłumiki do 45 się dosyć często spotyka. Mhm. Jak na tłumiki, nie? Ja też na to przechodzę, bo to jest jednak faktycznie bez. Potwierdzam, ja już do dziewiątki to dobra, chyba tylko z przymusu będę musiał. Czekaj, jeszcze nie tego, weź. Do drużyny go daj. Wyjdź. Już wyjdź, Kerm. Masz? Dobra. Spierdalamy. Go. Nie zajmowaliśmy, tylko było się zaraz piła. Została sobie na środku drogi. Akurat mieliśmy kurde. Wracam z Karolina Maria i zarówka stoi na drodze. Fajna. No. To daje odkryczony, nie wiem, co daje odkryczony. Czy trafiają takie różne egzemplarze? Nie wiem, czy to jest. Ten, mimo tego, że jest za pomarańczowo, to z tubą grzeje. Tak, grzeje dobrze nawet. Tu, na Altisie? Tak. Tam jeden jeszcze stoi, drugiego już, drugi zniknął. No i nas przeokał. A mi tam te dwa teczki nie potrzebne. Chyba się będziemy do Tergo zbliżać, także tam w Tergo wiesz, zwolni. Mhm. Jeszcze nie widać miasta. Kermit
znalazłem tą MK12, co ma radio z tą mikiem. No. Ja mam ten 6, ale zaraz. Dobra, miasto przed nami. Zwalniam. Czekaj, ja tam wiem, gdzie jest. No jedziemy. To tu jest taki miszmasz w kawali, Eftergos. Dobra, patrzysz na mapę. Na razie prosto. I cio! Po prawej stronie będzie taka skośna. Jest. Musimy wjechać na asfaltówkę. No jest asfaltówka. No i jedziemy. To już do kawali. Ciągła prosta. Znaczy prawie, tam nie będzie skończyć. Auto. Drzemy, no. Kurwa, nie dogoniłby nas nawet tym brzechem. Napierdalają. Tak. Wszyscy cali? Tak, no jak pokernik napierdalał, to... Jebasz frajerów. Patrzcie, czy nie jadą za nami. Się zabawimy. Ale nas objechali, kurwa, szeroki mógł. Jesteś tam, Kemi? Słyszałem drzwi, przesunięcie drzwi. Nie, to był strzał, ten, dźwięk strzałów. Nie, to był strzał, przed chwilą było przesunięcie klapy. Kermi się przesiadł na pozycję strzelecką. A dużo masz naboi? Karona się mówi. A gdzie jest Denizos? Na początek jest nie masz żarcia, nie picia? A, dam ci trochę. Tam Kermi nie będzie za bardzo miejsca do lutowania. Znaczy wierzą. Tam jedziemy tylko po broń. No właśnie. Nie będziemy się nigdzie rozbiegać. Mamy określony plan. Ja to wiedziałem. Tak. No to tam. Jak będziesz głodny, to dostaniesz, żarcie. Mamy. Stawiamy jakieś... Nie, no bo idziemy w jedno miejsce konkretnie, będziemy się ubezpieczać ze wzgórza takiego małego.
Dobra, na Aleję Gwiazd wjechaliśmy. Tak, wiem. Czuwam tu. Minęliśmy teraz stację benzynową już? Tak, nie? Była. Jedna, jeszcze jedna. Jeszcze jedna i kawał dostęp z kilometr półtorej za nią będzie w lewo, gdzie asfaltowy. Dobra. To jest ta stacja, tu. Fajnie się nazywają. Nie będziemy teraz nic się zatrzymywać, idziemy konkretnie po skrzynkę. To może być helka nawet. Co, dym? Biały dym? O kurwa, to można by tam zaglądać. Dobra, gdzie ten skręt? To będzie w lewo gdzieś skręt asfaltowy, chyba za... Jeszcze. Gdzieś tu na lewo. Jest. Tak, to jest to, pamiętam. Rezerwa się zaświeciła. Dobra, czyli teraz... Jak dojedziemy do skrzyżowania i w prawo będzie asfaltówka, to my odbijamy na futrówkę w lewo. To będzie skrzyżowanie w cztery strony. Mhm, dobra. Sef. Bo widzę, że się wypisało, nie wiem. To jest tutaj. Tutaj? Tak. To ta szutrówka, tak? Tak. Dobra. Nie, przepraszam, pojebał cię. Sorry, dobra. To następne. Następna w lewo. No i przejedźmy kawałek i szukaj jakichś, wiesz, patrz. Bo tam, wiesz, dojedziemy tutaj kabliczki na górze. Mhm. No, zostawimy gdzieś go tutaj pod górkami. Proszę, będą trzy. Jak go znajdą, trudno. Zawsze jesteśmy do przodu, już i tak. Może gdzieś tu poniżej byśmy się wpieprzyli. Chyba owca już tu jest. Tam kernik po twojej prawej, tam na dole są jakieś trzech fajne.
Czy to biały magazyn? A nie, garaż. Nie, to jest... Może go wjebiemy do garażu? No to dawaj, no to dobra. W garażu mam takie... Takie czas. Przynajmniej nie będzie go widać. Nie to, żebym jakoś był estetą, ale kurwa, tak sobie myślę, że wyjechać będzie łatwiej. Nawet jak... Nawet jak ten. Ja proponuję sprintować bez ubezpieczania, tylko tak. Kierunek west. Po prostu się rozproszymy i... Nawet jak go znajdzie, to się nie najeździ, bo już paliwa jest tylko... No, żebyśmy wrócili później. Dla mnie bełty, no i tam żadne dziwery już nie interesują na razie. Dobrze. Znajdziecie CZ550 WM. I rozumiem, że Kermit masz dużo miejsca w plecaku. Nie mam tam nic istotnego. Przed nami zombie, a to on chyba za nami biegnie. Dobra. Ale dziwne. Ale nie mam dużego plecaka. To może być gracz, uważajcie. Nie, za głupi na gracza. Aha, no faktycznie. Czekaj, biegnie za nami. Teraz nie, tak, no ale... No ale taki zrobił tępy zwrot, że... Gracz to by napierdalał za mną już od razu. Pić mi się chce, no ale to... Powiem wam, że jest trochę ludzi. Ja nawet ale... nie sprawdzam, ale widzę, że się logują jak skurwysy. No. Wieczór się zbliża, no. Oprócz nas? Znaczy, dokładnie. Teraz ci nie powiem. Tak na oko wszystkich razem. Jest ta baza wojskowa, ja ją omijałem wtedy od drugiej strony. Rzucę okiem na nią, czy tam ktoś się nie tego. A muszę, no muszę coś przekąsić jeszcze też. Ja się muszę napić. A coś do picia? Chyba mam. Mi się zdaje. Chodź tu pod krzaka, jak coś tu ci dam. Dobra, mam jedną sodę, to sobie ją wypiję. Dobra, nażarłem się. Rzucę okiem na tą bazę. Dobra, to skoro jestem z wami, to wywalam makarona i biorę kolta. Chyba bezpiecznie, nic się nie wyrespiło. My się mamy kierować na azymut 280, coś takiego. Gotowi? Dawaj. Dobra. Góra z wiatraczkiem i już za tą górką już na west już mamy cel. Tak, myśmy tutaj przed chwilą niedawno przebiegali. Tutaj samochód znaleźliśmy. Stał na tej drodze dokładnie. Tak, no. No, gdzie jeden z pierwszy budynek z tych, w których można znaleźć lód. Dwupiętrowy blok. Widzicie? Kermit, do jednego budynku biegniemy. Bo warto byłoby sprawdzić... Uważajcie, bo zabawki już wyrespione są. Na wieży wprawdzie nikogo nie widziałem, ale... Jest trochę ludzi, kurczę. Uwaga, helka gleba. Nie, to jest armowa.
Dobra, odwróci uwagę. Będziemy mogli ten zrobić swoje. Skręca. Niech się nie rozbija, kurwa, tam gdzie ten. Tam gdzie ostatnio. Nie, dobra, poleciała. Dobra, odwróci uwagę. Proponuję. Zawróci, pokazał się nam, a teraz leci w stronę drugich graczy. Aha. Pokaże się im i rozbije się w innym miejscu. Zobaczmy. Dobra, lecimy. Chodźcie. Zrobiła wszystkich balona i odleciała. Nie, to jest tak, że ona się pokazuje, jak jest mało graczy na serwerze, pokaże się kilku graczom i ściąga ich wszystkich w jedno miejsce. Mówię, że to jest tak zrobione. Może. Po co by przyleciał nam na dół? No ja tą MK12 z tą mikiem znalazłem przy helce właśnie, w wodzie. Szczerze, że ta bohemia to się mogła postarać z ilością różnych budynków, bo to wszystko jednakowe. I jakieś cywili. Więcej tych wariantów tych cywili. Znaczy nie w Breaking Kobiety. Kobiety, no. Nie, w armię, no. Dzieci. To nie jest Altis, tylko Geos, kurde. No ale realizm, nie? No co, no dzieci istnieją przecież, nie? No też gdzieś tam są i biegają. Znaczy, realia wyglądają tak, że tu jest wojna w armii, że jest 2035 rok, to trudno, żeby dzieci z mamami zostały, wiesz, w strefie bez wojny. Bez dzieci cywilizacja... Czekajcie, kurwa, jesteśmy za bardzo... No ale tak jak w Syrii, kurwa. Musimy się wjechać na tą górę. Wszędzie, w każdej wojnie dzieci były elementem. Elementem przykrym, ale jednak zawsze były. Dobra, widać naszą chatkę? Tak, tak. Zejdźmy w drzewa, tam dopiero wezmę broń. Przydałoby się ją zespotować, czy już drzwi otwarte, czy nie. Zrobię to. Wybiegnijcie. Szkurwa, za drzewami akurat schowana. W biegu wyspotowałem z tego. Jest zamknięte. Zamknięte? Znaczy z twojej widzę, strony. No. No tylko z naszej strony widzę to. Dobra, jest nas trzech, dobra, nie wiem, że jest tak łatwo zabić wszystkich. Ja już przechodzę na karabin. No ja tylko w drzewa biegnę i już ten. Macie tu miki do pistoletów? Ja nie. Jak coś to będę załatwiał, po cichu. Chujowe przejście przez drogę. Gdzie wyspotuje zamek. Mniej więcej. O, dajmy sobie tak 10 minut na wyspotowanie. Kurwa, mnie wystraszyłeś. Musimy chwilę odczekać. Od mojej strony są zamknięte te dwa zewnętrzne. Od tej strony wszystko pozamykane. To jest szansa, że nie było nikogo. Że nie było nikogo, no. Dobra, przełażę przez drogę i wbiegnę w tamten lasek. Helkę słyszałem. Widzę ten budynek po drugiej stronie zatoki. Dobra, wygląda, drzwi chyba są pozamykane z tego co widzę. Jeszcze musisz tam od drugiej strony zobaczyć, bo wiesz, tam gdzie myśmy wchodzili. Od tej strony zamknięte. Drzwi pozamykane w budynku. Jest nietknięty.
Jak będziecie mieć dobre miejsce, to ja bym siknął, bo mnie strasznie ciśnie. Za dobrego to nie mam, ale... Ale za chwilę tam wchodzę do środka, niekiedy nasłania, tylko... Właściwie nie obserwuję okolicę. Wiesz co, dobrze by było, że... O, właśnie, ja mam najmniej, mogę ja wlecieć. Nie mam nic ze stracenia. Mhm. Po wszystkich stron cię nie osłonię, ale... Najpierw sprawdź górę, bo tam najczęściej się coś może ten... Do góry i na drugi koniec korytarza. Od west. Tam zawsze najczęściej coś jest. Na razie pusto. No to znaczy, że jeszcze trzeba odczekać. O, są już rzeczy. Dobra. To rób swoje, ja tam przebiegnę na drugą stronę. MK12, Mark 4, 300 Blackout Masterki. Kurwa, bierz wszystko. MK12, które? Ten beżowy czy czarny? Beżowy SPR. O, ja pierdolę. Jakieś lunetki? Leopold TS-30. Bierz 30 właśnie. Właśnie po to tu przyjechaliśmy też. No i SM4-300 Blackout. Dolej to. Blackout olewamy? Olewaj to. Olewać. Skurwa szajs. Mamy w skrzynce dwa i zajmują miejsce. Nikt miał kurwa indoor. Dobra, ograniczmy rozmowy. Nie bierzemy i tyle. O, Rambo Bolt. Tactical West. I British. Tylko kurwa zielony. To TS-a zamawiam jak coś. Albo od razu... A, to już później. Co zamawiasz sobie? TS-a. O, z drugiego... Aha. TS-a. Dobra. Chyba, że potrzebujesz do tej kuszy, ale i tak ci się nie tego. Do kuszy to ona nie bardzo. Ona do MK12 włazi. Mhm, tak. Ona do większości wchodzi. Subsoniczne pociski. Bierz. Na razie czysto, nic. A, już wiem, dlaczego wy się tak napalacie na nią. Ona ma ten malutki, no... No ma. Oczywiście, no właśnie. Kolimatorek ma. Okej, to ja mogę wam zostawić z czystym sercem, mam dwie znacznie lepsze celowniki. Ale no, zabierz ją, nie zostawiaj jej w skrzyni. No, dokładnie. A to biorę. Ale to jak mówicie, że ten blackout, nikt nie chce brać, a mamy, to ja wezmę sobie amunicję i sobie go przywłaszczę. A to MK12 będziesz chciał, czy... Zostawię wam, ja mam M16 u siebie. No to dobra. Pobiegam sobie najpierw z M16, zobaczę co jest warto. MK12 to jest brytyjska wersja, tak? Nie, to jest ulepszona wersja M16.
To obserwuj południe, tam jak od kościoła, jakby ktoś z pleców nam wchodził. To tam masz dobre bicie, bo widzisz wszystko. Chyba do wybrzeża nawet, z tej górki. Mhm. U pana widok około 20 osób. No, a ja mam widok od kawali, jakby ktoś podbiegał do tutaj, w tą okolicę, ewentualnie ze wzgórz. Z Isto też go będę widział. Jak go nie przegapię. Na razie w kawali chyba pusto, nie wiem czy oni myślą, że tutaj wszyscy wchodzą i boją się tu przyjść. A dobrze. Więcej czasu mamy na zrealizowanie planu. Okej, lecę do budynku. Pamiętajcie, jak oberwę, to nie ruszać się. Czekajcie, aż skurwiel przyjdzie. Obserwujcie mojego trupa. Znaczy to lepa, nie? Bo kermi to tam możesz patrzeć górę. Najpierw sprawdzę piętro. Nie wiem, czy za blisko nie byłem. Cholera. Nic nie ma? Górne piętro pusto. A nie, jest jedno. A to chyba to co widzieliście. HKMP5 i amunicja. Tak, nic nowego. Nie wiem, czy nie jesteśmy za blisko. Wtedy też blisko leżałeś. Kaszana. Okej, króluję w okolicy. Mam tutaj widok kurwa na wschód i na południe i północ. Ty mój król złoty. Ile będzie stąd do zamku? Do zamku? No. Ile? No to z półtora mi chyba nie ściągną. A ile było skrzynek w budynku i tylko jedna płaska? Tylko jedna płaska. Aha, no to nic się nie zmieniło póki co. Ale czekamy. Wtedy też byliśmy w tej odległości, lepa nawet bliżej leżał i się wymieniały te skrzynie. Chyba słyszę coś lecącego. Dobra, idź czy zobacz, czy się coś zaspiło. No, czekaj, zaraz pójdę. Dobra, przemuszę się znowu zobaczyć, zerknąć na kawale. Okej, lecę do budynku. Dalej wielkie gówno, za blisko jesteśmy. No nie, przepraszam, jest zmiana.
Jest zmiana. Butelka wody, bandolier i strzały. Potrzebujesz tak, Rambo Bolt? Yes. Biorę. Dobra, tranquil też biorę. Bandoliera chyba nie potrzebujemy. To chuja zajmuje. To kurwa było gówno. Oddam ci MK12 za, MK12 za strzałki. No to już ubijemy interes. Jeszcze dół sprawdzę. Azymut 30, 2 km, kura. No, aha, kura. No to nie jest... O kurwa, stary, ale masz farta. Co znowu? Boyson raz, Bowhert raz, Tranku raz, Rambo raz, Fireboard dwa razy. O kurwa, kurwa. Dzięki. Normalnie to było dla ciebie chyba. Dzięki. A masz tam jeszcze ACO albo tą taką, kurde, nie wiem jak to się nazywa, ta lunetka taka na kuszę. Półtora? Nie wiem. 5 razy powiększenie, takie małe gówno. RCO pewnie. RCO pewnie może. Nie. Ona ma do 300 metrów góra zerowanie i ona ma chyba 1,5 do 5 razy powiększenie. Dobra, wybiegam i lecę się skampić. Super. Ale ktoś tam z północy już lezie. Tak? Widzisz coś? No słuchaj, 2 km od nas się zrespiła skóra, no to... Nie przesadzaj, kury po prostu chodzą i dziubią. Kura chyba jest randomowo, ale owca już podejrzana sprawa może być. Każde zwierzę, to jest wszystko jedno. Już tak wiesz, no, informuję jak zobaczysz człowieka, a nie kurę. Ewentualnie owce, dobra. Kurwa, nic stąd nie widzę. Dobra. Czekamy. Kolejne 10-15 minut. Nie, na pusto nie wracamy, to nie ma chuja. No, a tych strzał trochę jest już. Jak dla mnie to już nie jestem pusty. Mam strzały, jestem zadowolony. No strzał masz już w piździec i to tych dobrych. No mi nawet tych zwykłych boarheadów brakuje. Niczego nie mam. No, ale mamy w chuj miejsca, kurwa, te strzały to nic nie zajmują. Ta. Ja mam calusieńki plecak wolny. Dobra, biegnę pierwszy do budynku i go za ten czas sprawdzę. To ja ruszam za tobą. Wybiegam lepa. Widzę cię. Poczekaj, niech Kermit dokończy, ja sprawdzę budynek. I wtedy podbiegniesz i się oznaczymy. Na razie jest to co było, ale staw może być inny. Nie, dobra, potwierdzam. Jest ta pusta, ale to mogło coś dojść, więc i tak warto sprawdzić. Ty byś Kermit doczytał, jak to z tym lutem jest, jaką się respi. Zmieniło się, potwierdzam. Są medykamenty. Myślę tylko, że tak do końca to nigdzie nie wyczytasz, bo to właśnie chodzi o tą przypadkowość, żeby gracze mieli jakieś frajdę z tego, nie? Jest zmiana, są nowe skrzynie. Dalmierz. I jeszcze jedna strzała. Super. Już będzie trzeci dalmierz do kolekcji. Chyba, że ktoś z was potrzebuje. Jest i druga skrzynia. Ja mam chyba dwa dalmierze. Osprey 45. A, jest taki fajny pistolecik, jakby ktoś z was chciał. Bierz, później się będziemy zastanawiać. Biorę wszystko. Dobry staw jest. M4 300. A do M-ki wezmę jeszcze jedną.
Dobra. W kawali nie widać żadnych ruchów. Teraz się wyrespiły, jak podchodziłem. Dobra, jak będziesz wolny, to mi powiedz, to ja podbiegnę. Mhm. Nie wiem, czy kogoś nie słyszałem. O, ja nic nie widzę. Tu jeszcze jedna jest. Dobra, to było. Dobry staw się zrespił. Dobra, możesz podbiegać. Czekam. Już biegnę. W środku? Jestem. Stój. Ja. Ty mnie dodaj, no. Ja. Dobra, wychodzę pierwszy. Aha. Idę Kermit. Jasne. Jak zajmiesz pozycję lepa obserwacyjną, wtedy ja wybiegnę. No ja widzę zbocze nad wami, także tam macie czysto. Każdy, kto tam wejdzie, zginie natychmiast. Na pozycji. Czekaj, bo coś słyszałem. Ktoś jakiś dziwny doskok robił. Tak, słyszę coś. Przy kościele jest zębia. Ktoś tu się kręci. Czy gdzie od strony kościoła może coś być, bo mówi, że jest zombiak. Wydawało mi się, że kogoś od strony skał słyszałem. Skał, czyli południe? Nie, skały tutaj, przy wodzie, między wodą a budynkiem. Tam powinieneś mieć drzwi zamknięte. Poczekajmy, rozmowy do minimum. Lepiej ja tu wybiegnę bliżej ciebie. W razie gdybym oberwał, to ty już będziesz widział moje ciało, nie? No ja do wzgórza cię będę widział, ale później cię stracę za krzakami. Mogło mi się wydawać. No nie będę daleko, po prostu będę bliżej drogi. Czyli jeżeli wybierzesz południowy kierunek, żeby wybiec, to będziesz biegł mi przed w celowniku. Wybiegam. Widzę cię cały czas. Dobra, wjebałem się w krzak. Teraz nie widzę niestety. 315 azymu, to w ciebie zombiak jest, także miej na to pozór. Mhm. Aha, tip dla was? O kurwa. Co jest? Może to ambient? Cicho.
Pewnie mi się wydawało. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nieważne, ograniczmy rozmowę. Czy się nagadamy? Im dłużej tu jesteśmy, tym ryzyko coraz większe. Że ktoś w końcu tu przyjdzie. Wiesz, im dłużej tu jestem, to tym dokładniej widzę okolice. Od kawali to są małe szanse, żeby ktoś się prześlizgnął niezauważony przeze mnie. No to królu złoty, jak ktoś nas dostanie, to będziemy mieć pretensje do ciebie. Twoje plecy, czyli widzę. Jedyne, co nie widzę, to stanowiska lipy. Więc lipa, gdybyś się przestawił tak, żeby widzieć, kurde, i południe... Nie, niech tak... zostanie, nie kombinujmy. I ograniczmy rozmowy. Bo się co chwilę rozwodzimy na tematy najmniej teraz potrzebne, zamiast słuchania otoczenia. Ty masz najgorzej, Kermit, bo nie widzimy twoich pleców. Ja tylko widzę część wzgórza. To jest najlepsze tutaj w tym modzie jest to, że tu się może wydarzyć wszystko i nic. Dlatego uwielbiam Breaking Pointa. Uwielbiam, bo to jest PvP, kurwa. To jest ta niepewność, że nie wiesz, kurwa, no nie wiesz, co się stanie, czy wrócimy tam dzisiaj, czy nie. No i wrócimy, to już będzie noc. Czy mnie więcej stresów kosztuje, kurwa, nawet sama pusta, kurwa, przestrzeń i niewiadoma, czy jest ktoś, niż, kurwa, AI-ki głupie... Które, kurde... A, Kermit. Stąd na południowy zachód faktycznie jest baza Outlawsów nieaktywna. Okej. Ona jest tutaj chyba na 16 prawdopodobnie, albo na 17. A na czwórce mamy bazę Rangerów też nieaktywną. Na east od Syrty. Nie Syrty, tylko... Co jest na południe od Frini? Atira, tak? Atira. No, to na east od Atiry przy wybrzeżu. Tam tak droga asfaltowa prowadzi, tam jest nieaktywna baza Rangerów. Można wejść, uzupełnić wodę, tyle. Okay, nic się nie respi. Dobra, ja zaryzykuję na swoje ryzyko. Dawaj, dawaj. Biegnę, a po drugie jak nie będzie nic, to idę płynę na drugą stronę. Dobra. Na swoje ryzyko, nie będę miał do nikogo pretensji. Będę mógł cię osłonić częściowo, jak się przemieszczę za chwilę. A już ruszasz? Tak. No, to zrobisz za wabika chwilowo. Macie zegarek w ręce, to pomierzcie, ile mi zajmie przepłynięcie tej... To mało ważne. Sprawdź budynek, ja... się przeczołgam na lepszą pozycję, żebym cię widział. Zombiak jest w środku, kurwa, nie mam tłumika. Nie masz tłumika? To czekaj. Jakbyś go dał radę wywlec na zewnątrz, a ja go jebnę z tłumika. Stoi jak but, kurwa, nie chce się ruszyć. Stoi, ale pewnie się ruszy zaraz. Nie, już podbiegłem do niego na 2 metry i stoi. Biegam w kółko, nie ruszy się. No go niestety nie widzę. No muszę go ściągnąć, kurwa, bo nie wyjdę na nie, to. Nie hałasuj. No to jak? Podejdź możliwie jak najbliżej, on powinien zaskoczyć i za tobą iść. Jestem 2 metry od niego i chodzę w kółko i nie ruszę się. Nie będziemy hałasować. No to musisz tu wejść, bo ja będę musiał... Spokojnie, lipa. Jak zaczniesz napierdalać, to wychodzę od razu. No to, to przyjdź tu. Wojskowa helka? Jakaś helka, no. Wojskowa. Nie wejdę na piętro.
Nie panikuj, najważniejsze nie panikuj. Wejdź drugą stroną schodami od zewnątrz. Dobra. Rozpiździ się na naszą. Rozpiździ się kurwa blisko właśnie, no. Kurwa, nawet nam na głowie chyba zaraz. Kurwa, lepa tu gdzie ostatnio się Helka rozjebie. Żeby tylko w budynek. Kurwa, że mi na łeb nie spadła. Bo akurat... Uważaj lepa, bo spadnie na budynek. Nie, obok budynku. Pierdolę. Wpadła tam gdzie wcześniej. Do wody wpadła. Dawaj do Helki. Dobra, już idę. No. Nie tak, spodzie- Best i Rambo Bolt. No, to się wyrespiły nowe rzeczy. Poison Bolt. Dzięki, bierz mi Bolt, bierz lipa, proszę. Dobra, idę do tej Helki. No. To znaczy, że sprawdzisz Helkę, wyciągniesz najlepsze rzeczy, trzeba będzie się stąd zwijać. Bo dym... w tym samym kurwa miejscu. W tym samym miejscu, ja No, dym już nas teraz ujebie, nie? Dobra, obstaw, czyli południe, ja obstawiam całą kawalę. Południe nie obstawię, ja obstawiam tu od strony kawali. Czekaj. Padła do wody. Tak, wiem. Do wody, wiem. Jakby był jeden dalmierz jeszcze, to chętnie mi przytulił. A masz jakiś? Mam jeden. Jeden? No jeden chyba straciłem. Jak mam ona dwa, się pali pod, pod wodą. Kurwa. Pod wodą, no. Nie wiem, czy się nie opadł. Twoje plecy czyste. Mhm, dobra, zdawało mi się. Oparzyłem się pod wodą, kurwa. To uciekaj stamtąd. Takie rzeczy tylko w Breaking Pointcie, uparzyć się pod wodą. A było coś ciekawego? Nie ma nic. Nie ma nic? No szukaj dookoła, wiesz, to jest tak... No już się kurwa oparzyłem. Dobra, jebasz to, nikt i tak tam nie przyjdzie. A jak przyjdą, to niewiele wyciągną. Szukaj, na pewno coś jest. Sprawdzić cały budynek, czy mam wejść i ten? Sprawdziłem. Znaczy na dole jest dwa pomieszczenia. A co teraz robisz? Pływam. W kawali cicho, ten zombiak zniknął. Goście się chyba wycofali. No, poszli w inną stronę. Może ktoś tylko przychodzi. Nie ma nic. Kurwa, ale dym nam pokrzyżował plany trochę, cholera. Tak, tyci. Tyci, no trzeba będzie zaraz się stąd zwijać. Ale że jest nas trójka, to możemy jeszcze tutaj się utrzymać trochę. Jak nie wpadnie tu grupa, to spoko, to damy radę. No na moje to tak do 15 po według czasu Altis możemy tu siedzieć. Co to znaczy? 5 minut? No. Masz zegarek, nie? Jest karabin, ale się nie świeci, nie da się go podnieść. Albo pod wodą nie podniesiesz nic. No to mogę stąd spierdalać. No. Nie możesz kliknąć na niego, żeby automatycznie... Nie ma nic i płynę na drugą stronę. I to z powodu dobra. Nie wylutujesz nic. To nic się nie wylutuje, bo jest w wodzie. I jebać tą Helkę. Zobacz, która godzina i kurwa ile płynę. Mhm. Ale lipa, to nie ma sensu teraz, jak jest ten dym w zatoce. No ale będę po drugiej stronie dobra. Zatoki. Będą na dym patrzeć, nie na wodę. Zaraz będzie jeszcze ciemniej, jak płynie. Ja już praktycznie widzę tamten budynek. Mam dobrą pozycję. I na razie nie widzę tam żadnego ruchu, nic. Dostanę to trudno, kurwa. Nie, w tych ciemnościach cię już tak dobrze nie będzie widać. Ja wiem, że to nie miejsce i czas, ale basen znalazłem. Z wodą.
Tam gdzieś od południa? Od północy, od ten... w zatoce. No nie, Lepa, możliwe, że będziesz musiał opłynąć trochę od lewej. Tam płynę. Mhm, tam przy skałach gdzieś, nawet za skałami, bo nie wiem, czy tutaj... Wiem. Mhm, jest chyba... Tam będzie drabinka, ale tam latarnia świeci. No właśnie. W wodzie shift coś daje, czy nie? Nie, nie daje nic właśnie. Taki spokój lubię. I to, co widziałem, to było jakiś ten MLG, prawdopodobnie no, LMG. Newek jakiś, no, albo coś takiego. Negev jest, kurwa, to jest sieczka. Się nie nadaje do precyzyjnych strzałów. To tylko położyć zaporę ogniową. No, ale to jest dobra rzecz. Tylko on często się respi z tłumikiem, co jest ciekawe. Negev to jest ten Zafir, czy to jest coś innego? Negev to jest Negev. To sam znalazłeś to kiedyś. Co podobny jest do Zafira? Bo wiem, że jakiś RKM ściągnąłem sobie, miałem MK48 do wyboru i jakiś drugi, cholera. MK48 zostawiłem. To ja MK48 jest w wspólnej szafce, wyjebałem to. To do niego też pasuje ten tłumik 7,62. To jest też LMG. Chyba. No to ja zostawiłem sobie jeden RKM-762. Też to by musiało być nas więcej, żeby jeden się wziął. Ja bym mógł się za to wziąć. Możemy te rozmowy ograniczyć teraz? Okej. Widać mnie? Nie, widzę tak tylko, ale przy budynku czysto. Zero ruchu. W całej zatoce zero ruchu. Jak ktoś teraz tu wbiegnie do budyneczku, to go ten puszczamy. No, jakby mi tylko na łeb nie wejdzie, to niech sobie biegnie dalej. Ja przypuszczam, że będę musiał chwilę poczekać. Myślę, że w tym tempie, co tam płyniesz, zanim dobiegniesz, to już powinno coś być. Ewentualnie tam jest taki murek, to możesz przy tym murku chwilę poczekać, z 2 minuty. A potem naparzaj na budynek. Jedną stronę tam widziałem aż ciemniejszą. Było jakieś 50 metrów do brzegu. No widzę. Zajęło ci to jakieś... 5 minut. Akurat jak dopłyniesz, będzie 5 minut. Fajnie, że ten budynek jest nieoświetlony praktycznie. Jak tam Kermit na górze? Cisza, spokój.
Na brzegu. Dobiegnij do murka, tam masz takie drzewko i murek. Na chwilę można poczekać, nie będzie cię tam w ogóle widać. Dobra, wchodzę na razie, zobaczę co jest. My trochę nie pomyśleli. Jest dobrze. Zawsze będą jakieś słabe punkty planu, więc... Chodzi o to, żeby przeciwnik tych słabych punktów nie wychwycił. Jedna medyczna, kurwa, adrenalina. No tam będzie więcej. Antiviralsa komuś wziąć? Zawsze, nigdy za wiele ich. No. Przejeb cały budynek. Lipa. Dobra, na razie wychodzę. I zaczekaj tam. Tak, tak, ale w skałach. Nie w budynku, nie w budynku. Drzwi zamykam. Dobra, Kermit, wziąłbyś pozor na ten tutaj koło mnie? Na chwilę, będziesz go widział? Budynek? Mhm. Jasne, widzę jego zachodnią część, jeżeli to cię odpowiada. Może być. Niżej. Nie, może być. Ja odbiegnę trochę dalej, żeby się zrespiło coś. Gdzie północ budynku, południe budynku, zachód, wschodu, tak nie bardzo. To się fajnie ciemno zrobiło. A w razie go załadowałem subsonicznie. Jeden minut do restartu. Wrócić nie zdążymy, ale zdążymy dobiec do auta. I tak zrobimy. Żebyśmy się w nocy stąd zmyli, nie? Mhm. Ale dobrze będzie jechać nad ranem, tak jak będzie ten, po restarcie, myślę. No dobra, kupiłeś mnie. Dobra, Kermit, wbiegam do budynku. Kurwa, tak właśnie, bo ten dym, cholera jest. Pewnie ktoś mógł go widzieć, kurwa. Ale widzisz budynek. Widzę budynek. Od północy nikt ci nie grozi, a od południa myślę, że zombiak zareagowałby, gdyby ktoś biegł. A widzę wszystko, widzę twoje plecy. Mhm. Widzę, którędy będziesz biegł. Dobra. Jedyne... Napierdalam. Dobra. Od wschodu jak ktoś wejdzie, to mogę nie zauważyć. Pozostałe kierunki... Jest ten zombie, muszę go po cichu. Stał dalej przy schodach? Tak.
No dole wszystko poznikało. To dobrze, tu się zaraz wyrespi. Na górze już są nowe stawy. Potwierdzam. Tak, West? Ktoś chce? No nie, nie zmieści mi się nawet. Kolejny British już nie potrzebujemy. Co tu mamy? M4300 Blackout. Srał pies. Srał pies, dokładnie. Amunicję możesz wziąć. Biorę amunicję. Nic więcej już nie. Cichy strzał z daleka. Lepa, żyjesz? Żyję, żyję. Ja nic nie słyszałem. Też nie słyszałem, to Kermi gdzieś bliżej ciebie może być. Dobra, mamy kogoś. Wypierdalam z budynków krzaki, ale zajmę dawną pozycję Lepy. Dobra, to ja wpierdalam się do budynku, póki jest czas. Wybiegam, Kermit. Przebiegnę przez drogę i wjebię się do lasu. Okej. Okej, na pozycji. Lepa, nie będę mógł się już osłonić chwilowo. Trudno. Kurwa, nie ma nic. Jest medyczna, ale to było. Mm. Dobra, spierdalajmy stąd. I tak żeśmy zebrali. Wiesz, co masz robić. Płyniesz, Lepa? Tak. Dobra. Ja bym nie odpuszczał jeszcze, ale jak chcecie, no. Ten dym jest chyba... Gdyby nie dym, to byśmy sobie tu siedzieli. Mm. Ja bym jeszcze... No dobra, kurwa. Ale to jest takie przeciąganie i kurwa skończymy z kulą we łbie. I będzie, no kurwa, jednak trzeba było się zrywać. Dobra, płynę, no. A już takie przeciąganie to się już nauczyłem, że za bardzo się nie da, bo się kończy. Widzę Lepa, część budynku tylko. Że tak wyciągnęliśmy sporo. A ja tu wrócę jeszcze. Może już sam. To ja nie będę płynął na tą helkę, ja popłynę w prawo, może gdzieś tam schody znajdę na to, no to na to wybrzeże, bo nie chcę tam chodzić koło helki. Czyli... W sumie to mógłbyś się wycofać na moją pozycję. Zająłbyś miejsce 2 metry ode mnie i obstawiamy razem całą okolicę. Czekaj, jeszcze Lepę trochę chcę ten osłonić. Ja go z tym widzę cały. Widzisz? Tak. No widzę jak płynie, nie? A dobra. Tak jak go ktoś zabije... To mnie zabije, no. Jak wolisz, no. Dobra, idę ja do ciebie. Nie widzę tylko kawałeczka drogi, a jak wejdziesz koło mnie, to będziesz widział całe południe. Tej helki i tak nic nie wyciągnął, chyba że będą mieli aparat do obrony. No. No to też dziwne, że ja kurwa nie mogę syna bez dechu zanurkować i wziąć coś z dna. Czyli zanurkować możesz, ale nic nie podniesiesz pod nim, no właśnie. Bo inwentarz pod wodą. Fajnie w nocy działa ten celownik. Te kropki tak świecą jak krople rosy. NTS, tak? Tak, bardzo. Ta. To jest fajny celownik. Wiem, ja go bardzo lubię.
Zalegnij sobie w czaczkach małe ode mnie i będę widział wszystko. A przy skałce właśnie tak fajnie się tutaj wyłożę. Dobra, to ja będę... Super widok na miasto. Tak, to ja patrzę na południe. Oczywiście, że wiecie, że sobie nie odpuszczę jeszcze raz zaglądnięcia do budynku. To zrób to szybko. I nie narób hałasu. Pamiętaj. I ogranicz rozmowy do minimum. Nie chcę, żeby mi coś na plecy weszło w czasie, kiedy będziemy dyskutować o tematach najmniej teraz potrzebnych do dyskusji. Okej, obstawiamy południe. Dobra, ja poczekawale. Cicho i głucho, nic, zero ruchu. Widzę drabinę już. Dobra, jestem na brzegu. Widzę cię. Ząbiak koło kościoła, to ja go wyryspiłem. Widzę cię, plecy masz czyste. O kurwa! Snajper! Dostałeś? Nie, nie dostałem, zauważyłem go. Gdzie? Skurkobaniec. W wysokim budynku. British Gila. Lipa leżeć. Wysoki budynek, piętro. Azymut 0. To jest budynek przy porcie, ten wysoki biały. Mam go... Jeszcze ja bym sobie odpuścił. Widzisz go? Nie, no, ja leży i celuje na port. Nie wiem, czy nas widział. Wydaje mi się, bo on by mnie dawno ściągnął. On obserwuje helikopter. Kurwa. Pięknie go widać. Wycelowana broń, plecak. Żebym miał, kurde, tego. On jest na ściągnięcie, Kermit. Tylko, że ja go dostrzegłem w tym. Ja go dostrzegłem w Noctowizji, nie? W tym dużym budynku. Wychodzę. Na klatce schodowej? Tak, leży. Tak. Duża... Kuca. Kuca? A czy nie leży? Najwyższe piętro, korytarz, widzisz? Odległość ode mnie to jest 680 metrów. Wychodzę. Nie wiem, czy MK-12 tam doniesie. Nie, nie doniesie, bo to ma 500 metrów. Mhm. On nie kuca, on leży. Tak, rzeczywiście widzę tam lód, widzę wszystko.
Gościu leży nieruchomo, na najwyższej kondygnacji piętra. Wiecie, który budynek, nie? Tak, piętrowy, raz, dwa, trzy, cztery piętra ma. No, właściwie tak, parter, pierwsze, drugie, trzecie. Nie wiem, w którą stronę lufa jest skierowana. Za daleko, żeby się z nim bawić. Spierdalajmy, no niech se gościu leży. Tylko lipa nie idź na nasze pozycje. I nie podchodź już do Helki, bo on cię ściągnie. Gdzie jest Helka? Aha! O gdzie kurwa. Jest Helka? O kurwa. Co, jesteś przy Helce, tak? Nie, co ty, ale kurwa ja... No jestem na tym wzgórzu, kurwa. Nie, spoko. Gościu nie obserwuje wzgórza, by mnie też widział, nie? Nie zau... Czekajcie! Zbiegł! Ruszył się. No to dobrze, to biegnę, wykorzystam to. Kurwa, szybciej się czołgaj do kurwy. Obserwuję, co będzie robił. Widzę migdomi. Na drugim piętrze go chyba widziałem. Ale zmienił pozycję na pewno. Dobra, ja już jestem na wzgórzu. Biegnę do was. Nie biegnij na nas. Nie do nas, kurwa. Przecież nie widział mnie, kurwa, nie panikuj, że... Ale to nie biegnij na nasze pozycje, tylko biegnij... Omin nas trochę. Dobra, mam noktowizę, szukam tego zasrańca, ale go nie widzę nigdzie. Ma... podejrzewam broń wyborową, co najmniej. Skurczybyk zniknął. Jest dobry. Ty masz na myśli ten budynek w porcie, nie? W porcie, tak, ten biały, wysoki. Tak. Może przyjdzie do Helki, co? Poczekamy? Mamy dużo drogich rzeczy, ale jeżeli się okaże, że jest sam, to byłbym za. Tak mi się wydaje. Czekajcie, jak wyszedł z tyłu, to z tyłu ma skały i tam... Musimy go zobaczyć, jeżeli będzie wychodził z budynku, jeżeli będzie gdzieś chciał zmienić pozycję w inny rejon, to musimy go widzieć, nie ma ciula. Ale tu mam same krzoki i drzewa. Chyba, że gdzieś jest wnęka między skałami za budynkiem, której my nie widzimy i on się wycofał tam. A zachowam maksymalne środki ostrożności, bo nie wiadomo, czy mnie nie zobaczył. Muszę zorientować, że jest obserwowany. Mógł zobaczyć zębiaka. A raczej na pewno go zobaczył. Ja jestem swoim ACO, to musiałbym zejść na dół, kurwa. Nie, gość definitywnie opuścił budynek. Pytanie, gdzie się przemieści. Co on mógł mnie widzieć, jak ja płynę i czekał, aż do Helki dopłynę? Słuchaj, nie ma na broni noktowizji. Bez noktowizji cię nie widział. W wodzie? Nie widział cię. Chyba, że sobie... Ja bym teraz zobaczył. Chyba, że sobie rozjaśnił. Jakby cię widział, lipa, to już byś nie pływał. A ja bym nie wbiegł pod górę, gdyby obserwował wzgórze. On obserwował konkretny punkt. Skupił się na nim i dlatego nie chciał się może rozpraszać na inne kierunki. Ja nie chcę za bardzo machać tą lornetką tutaj, bo to niby jest wysoko. Ale to kurwa nigdy nic nie wiadomo. Ja na alcie siedzę cały czas. Dobra. Nie ma co wywołać. Dobra, gościu się tak wykitrał, że już go nie, pewnie nie znajdziemy. Zapomnijmy o nim. Się skokami i lipa zaczynasz. Jesteś najniżej.
I tak musimy przebiec na drugą stronę. Przebiegaj, zaczynaj przebiegać. No to od południa wzgórze obejść. Nie ma sensu gołym zboczem być. Tu jest samo gołe zbocze. Ruszaj! Przecież biegnę, kurwa! A, za górą na azymucie 80 jest auto, dobra. Gościu był chyba sam. No i był bardzo ostrożny. Nie wiem, czy się kapnął, że go ktoś obserwuje, czy po prostu zmienił pozycję. Tak mi się wydaje, że chyba po prostu zmienił pozycję. Biegniemy na ten kościół tam, po drugiej stronie? Czekaj, kieruj się mniej więcej na 80. Tam za górę musimy wywalić. A ja rzucę okiem jeszcze na noktowizji. Na okolicę, od tej strony, gdzie będziemy biegli. Tu nam się ktoś nie szwendał. Jeszcze cię lipa nie widzę, ale przed tobą. Drzwi pozamykane. Jak ja ze mną lipa biegniesz? Na wieżę wojskową. Czekajcie, my bazę omijaliśmy, przebiegaliśmy koło niej, no. Dobra, 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 na wieżę biegnij. No i tam przód wygląda ok. Żadnego ruchu. Wieża... Wieża żadnego ruchu. Nic. Dobra, teraz ja zawijam za lipą. Mhm. Magazyny wszystkie tutaj po lewej, drzwi pozamykane. Dobra, lipa już się widzę. Ruszaj, muszę nawet najpierw się zasłonić krzakiem, muszę się trochę wycofać, nie? Jak zrobię za dużo ruchu, to spalę ci jego. No, jestem ze skałą. Już tylko od East mogą mnie widzieć. W tych ciemnościach też to nie będzie łatwe. Mamy czasu akurat, żeby dobiec do auta. Myślę, że nie będziemy robić skoków, tylko po prostu ruszymy wszyscy, tak jak przybiegliśmy. Tak, teraz to już nie ma sensu. Mhm. Dobra, jesteś free to go. Dobra. Broń na plecy i napierdalam. No panowie, ładny łuk żeśmy zabrali. Ładny. Dużo lepszy niż na przykład byśmy mieli dostać kulkę w łeb i stracić to wszystko. Jak będziemy w bazie, to będziemy mogli się cieszyć. Jeszcze myślę, że wcale nie lepsza część przed nami. A widzę mały wóz. Wyniesienie się stąd w cholerę. Jak nie, to gdzieś drzemka, kurwa, w tym. O, jest droga szutrowa. Gdzieś pod tą górą. Na końcu tej drogi powinna być kapliczka. Myśmy wcześniej zostawili auto. Jest, tak, tak. Jest garaż i powinno być auto w środku. No moje to bym nie dobiegał teraz do garażu, tylko się wyłożył tutaj, gdyby na wszelki wypadek ktoś tam leżał przed garażem. To ja dobiegnę i go zapiszę. Zapiszę go, żebyśmy na pewno mieli pewność, że tam po restarcie będzie. Tak, Kermit się ustaw, żebyś tylko widział ten
Wiesz, że nie odzyskam, jeżeli cię zabiję. Trudno, ale dymać z buta. Kto by tam czekał tyle czasu? Skąd by wiedział, że my tam jeszcze wrócimy? Gdzie jest ten garaż? No, garaż pusty, kurwa. No to może nie być ten garaż. Może nie być ten. Przy garażu był... był budynek. No chyba taka mała wioseczka, a to jest kurwa dwa kurwa budynki. No bo ja nie wiem, czy to jest dobra droga. Patrz, Kermin, na końcu tej drogi ma być kapliczka. Na szczycie góry. Mam jakiś garaż. Mhm. Mi się wydaje, że myśmy tędy właśnie jechali. No to taka dolinka była. I tu właśnie jest dolinka. No ale ten garaż jest pusty. Ten, do którego biegnę? Tak. A stoi przy nim... ten? Budyneczek? Nie. Tak, tak, to to. To? Tak, to to. To już nie mamy auta. Życie. No, może ktoś nas widział. Jest, kurwa, co ty, Kermit? Lepiej. Kurwa, Kermit! A, dobra, sorry. Stał głębiej, nie widać go. Bardzo dobrze go nie widać. Zapisujemy się gdzieś. Spierdalam stąd. Nie mogłeś go widzieć, bo jest w cieniu, tak skitrany centralnie pod tym. Dobra, ja się tu gdzieś kładę i śpię. Do zobaczenia rano. Jak do Afiry dojedziemy, to już tak. Nic się kurwa nie wyspałem. Ale widzę, że pogoda się zmieniła. To ranek. Tak, ale chmur już nie ma. Tu powinna być jakaś kontynuacja pogody, żeby się te warunki były dynamiczne, że jest pogoda na krwi. Ale powiem wam, że ten update dużo dał. Wygląd nieba o poranku, taki kontrast między ziemią a niebem, wygląd księżyca w nocy, światło padające na budynki. Jest drobna różnica, o kurde, ten. Na mnie zrobiły wielkie wrażenie błyskawice w nocy. Kurwa mać. Jest tu chatka, to ja sprawdzę jeszcze. Czy samurajska szabla kogoś interesuje? Ja nie, bo to się świeci jak... Remington model 7? Amunicja do Remingtona? Nie, Springfield, no, tylko 36. Dobra, to nic tu nie ma. Podbiegam do garażu. No, ja jestem w środku. Ja jeszcze nie jestem online. Czekaj, dodam cię. I witam online z powrotem. Mhm, to czekamy. Kurwa, strzał. To ja, mi klik. Ja pierdolę, wypierdolamy stąd. Do samochodu i wypad stąd robimy. Bronie było opuszczone. Dawaj, wychodź. Nie wyjdziesz tamtędy, wyjdź tędy. Wyszedłem. Dodajcie mnie do grupy. Dawaj. Wszyscy? Dobra. Może wystarczy, ale tak na styk będzie. Na razie jest parę osób. Tylnią, tę nogą, wiesz, my tu z przodu nic nie zrobimy. Kurwa. Ja pewnie przypuszczam, że jak ktoś będzie na nas strzelał po tyłu, a nie po przodu, to też pójdzie. Dobra, z
Zmień sobie tą subsoniczną na zwykłą. Zasięg ma ten sam, tylko damage ma mało. Co? Spróbuj się naprawić. Widzisz, silniej szyby się naprawiło. No, naprawiły się. Ciekawe. To jest ta przednia, bo boczną mam dziurawą. Jakoś lepiej to auto jedzie. A oznaczenia są te same? Tak. Ale lepiej jedzie. Widzicie poziom paliwa? Nie. Nie, ale widzę tam widzę scenariusz. Aha. To jest mój okres lutowania. To jest rejon lutowania, ta droga. Tu wszystko zlutowało. A, ale jak gwiazd. Definitywnie lepiej się zbiera, nie wiem co się stało. Nie, tu co teraz jedziemy, to wszystko. No to chyba widzisz coś za tobą. No to na tej prostej lutowałem. To wszystko co przyniosłem do chaty, to było zlutowane. To nie za to? No mierzę to ze 3 znalazłem skorę. Tutaj nie, tutaj budowlamy. Ale tu masz, kurwa, hale, budowy, stary. Wszystko tu jest. Szyba, może no. My się zbliżamy do lotniska. To naparzaj w górę asfaltówką razie koło elektrowni.
po prawej lotnisko. Jak z paliwem? Jest dobrze. Jeszcze połowy tego nie zużyliśmy, co było na starcie. Terminal. Tak. W następnej stacji na rozjeździe w prawo. Dobra. Termin wymyśliłem, co mogę mi odpisać zgodnie z twoją harletinową radą. Okej. Coś w stylu czekałem na ciebie. Czekałem na ciebie całe życie. Radzie, będziemy się do ciebie zbliżać. Słuchaj samochodu. Dobiegam dopiero do elektrowni. A, to będziemy ją zaraz mijać. A, będę przypijać z lepszymi talerzami w moim stronie. Kamionami też. A źle pojąłeś na elektrowni. Zbliżamy się do elektrowni. Czekałem u ciebie całe życie, mam już dość pytania? Dobra, Radzie, skup się, kurwa. Widzę was. Dobra, stój. Siadaj. Z tyłu, jak trzeba. Ukilary. Siedzi. Kolega terrorysta ma ukilary. Do Frini paliwa wystarczy. Spoko. Przekaz musi być tragiczny w swojej treści. Ostatni ktoś mi coś z tego pięknie. Ale nie możemy być razem. Tak się przekazać. Także jak będzie na tej krzyżówce? W lewo? Tutaj w lewo, tak. Za następną stacją w prawo. Ale jeszcze nie tu, tak? Nie, jeszcze nie, spokojnie. Będzie asfalt 90 stopni skręcał w lewo. Tu w prawo. Widzę. Rąbiak. To było na lewo. I trzymamy się tej asfaltówki, tak? Trzymamy się.